Siemaneczko, ziomeczki, jestem Soleczka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, ile punktów uda mi się wbić w godzinę na arenie. W tym challenge'u w poprzednim sezonie udało mi się wbić dokładnie 1305 punktów, więc zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj pobić ten rekord, czy też nie, stosując wszystkie porady, które pokazywałem wam w ostatnim odcinku. Również przepraszam, że ostatnio nie było materiału, ale tak jak pewnie wiecie, z postu społeczności byłem chory, więc zostawcie lajka, że wyzdrowiałem i wracam do was. Takiego, że z tego sposobu na wyłudzanie lajków jeszcze nigdy nie widziałem, ale cóż, jeszcze zostawcie koniecznie suba na tym kanale, wpisujcie kodik Swalczyk i zapraszam was do oglądania. Pyk! A więc dobra, jak sam widzicie, w lewym dolnym rogu leci już sobie czas, ja właśnie kliknąłem ready i lecimy z pierwszą gierką na dziś, równo godzina, zobaczymy, czy uda nam się pobić rekord, widzimy się w gierce. A więc dobra, po dwóch minutach udało mi się udać do pierwszej gierki, zgarniamy sobie broń i lecimy z towarzystwem króciutko. Dobra, jakiś ziomek na Bendy House'ie, dead, mamy pierwszego fraga, okej, szybko poszło. Od razu nie zwalniając tempo, lecę sobie po kolejnego ziomeczka, albo to bardziej on leci po mnie. Musimy mu podmienić ścianę, okej, udało nam się. Dobra, jest ziomek tu. Dobra, mamy kolejnego. Edit kursik tutaj. Niestety nie wyszło. Dobra, mamy tu jakiegoś zioma. Dostaje on strzała. Box. Dobra, nie żyje. Let's go. Odmiana. Dobra. Dobra, nie żyje. Moje uszy też nie żyją przy okazji. Dobra, ziomeczek jest przed nami. Szaku praktycznie. Zobaczcie sami, jaka spocona piłkara. Jest crack shield. Box, like a pasa. Dead. O kurde, leci kolejny, dobra. Bo. Dobra, przejechany. Jeszcze kolejny. Przejechany. Ziomek, który apczy i wychodzi na Bluma. Również leży. Fajny mecz, nie będę ukrywał. Dobra, jest kolejny bandyta na mnie. Jak sam widzicie, właśnie mniej więcej mija 10 minuta. A my mamy 240 punktów po zabiciu po prostu tego ziomka, więc póki co wydaje mi się względny git. Polećmy sobie na tego bambiczka launchpadem, byczku. Ja to nawet budować się muszę, sorry. Dobra widzowie, moje cheaty podpowiadają mi, że w tym krzaku jest ziomek, ponieważ to wcale nie tak, że go słyszałem, ale wam to tylko udowodnię, jest to ten ziomek z bounty, więc oro pomidoro. Dobra, mamy tu kolejnego świrka, on przed chwilą biegał z kilofem, więc pytanie, czy my kumple? My kumple? Ej! My kumple mieliśmy być, halo! Ziomek! Nie! Nie! Co? On mnie jeszcze trafił, bo mam tylko i wyłącznie 100 HP, więc on prawie mnie wyzabił przez moją własną głupotę i bawienie się z nim. A myślałem, że tu będzie pajkak dla widza. Dobra, zostały 4 osoby, zobaczcie tego ziomka. On jeszcze nie wie, że on umiera po prostu, no nie wiem, co ja wam mogę powiedzieć. On nie wie, jak podejmie, no zobaczcie przecież tylko. Pyk, okno i spray z P90. Dobra, box, like kundel. Joki Artur, ej! Dobra, usłyszałem, że ziomek tu jest na high grandzie, jakaś pumcia holma, więc ją musimy pokonać sobie elegancko. Słyszę tu również drugiego, o dziwo, więc... Pytanie, gdzie ty jesteś? Tu jesteś? Dobra, 110 dead, okej. I aby nie tracić sobie czasu, to od razu zabijmy tego zioma, który jest tutaj. Użyjmy sobie z flaszy. On jest padem, pad alert, widzowie, pad alert. No i pompa na banie, kończymy balet. Ematea, czyli Smalczyk, oficjalnie pozamiatał. Bang, bang! Lecimy do kolejnej gry. Pyk. Gierka skończona w 18 minut, by the way. No, myślę, że pobijemy tamten wynik na spokojnie. Zobaczymy. Po małych komplikacjach w gierce numer 2 lecimy do kolejnej, w której mamy pompę i Kubiksa, czyli jajomocika, którego nie możemy zabić. Dobra, jednak zabiłem tego ziomka. To co się dzieje w tym meczu, to jakaś anomalia. Lecimy dalej. Dobra, jest pod nami szef szefów. Dostaje dach, ścianę, wszystko, full boxing, dead. Peace control by Smalczyk, pyk, pyk, pyk. Dobra, krak, pyk, o kurde. Dobra, nie żyje. Kolejny ziomek przed nami. Pyk, podmiana. Nie, ja padnę od niego za chwilę. 27, no... No nie, nie spleszuj się! Zabraniam ci... Dobra, nie żyje, jaki skam ta gra jest totalny. Dobra, jest ziomek przed nami, laserek szybki. Kraka ma. Fura jego nie pojedzie za daleko, dobra, wybuchła. Ej, dobra, nie podoba mi się to, bo on nam shitana robi, widzowie. Okej. Dobra. Predit, że tu się zetuje. I dobra, walimy mu pompę on dead, super.
Kolejny krótki padzik. O dobra, to jest jakiś WK Majsta. On też ogarnia CS5, mi się zdaje. Dobra, mamy HG. Minus 80 ma ziomek, okej. Szybko próbujemy mu wejść do boksa. Dostaje nasze schody. I dobra, nie żyje. Let's go. Or pomidoro. Dobra, nie żyje. Dostał daszek. On jest w moim boksie totalnie, więc mamy taki plus na pewno w całej sytuacji. I po prostu pokonajmy sobie dwóch ziomów, let's go. A to rura, widzowie, wam powiem. Po nas skolapsowała. Wo. Nie żyje, tamten nam ucieka. Spróbujmy go zlaserować. Dead, let's go. Nie ma czasu. Dead, let's go. Kolejny ziom przed nami, widzowie. Dla was 50-50. Cyk, cyk. Dead, let's go. Za to zostawcie lajka. Top 4, ziomek tam próbuje z P90 się przewiercić do boksa i udaje mu się to, o dziwo. Ciekawa kwestia. Dobra, 110. O kurde, czy ja dostałem blade shota, powinienem być dead? Kocham tą gierę. KC Fortnite, serduszko dla ciebie. Dobra, ostatnie duo, które nam zostało w gierce, walczy tutaj, jak sam widzicie, więc lecimy sobie w nich. Okej. Pyk, zleciał na dół, okej. Skoczył sobie do krateczki, po prostu elegancko go trafmy. Dobrze, mała ilość Artura ma oddała. O! Nie, dobra. I co, dalej będziesz tak alinował nam do boksa? No debil. 17 bomb point, kolejna trzecia gra, ponieważ jedna off spawn. Póki co idzie nam o wiele lepiej jak ostatnio, więc wydaje mi się, że pobijemy rekord. Tym bardziej, że dopiero minęła 1/3 czasu tak naprawdę. Przepraszam, 2/3 została nam 1/3, ponieważ zostało nam 20 minut, ponieważ myślę, że tak znajdzie nam mniej więcej grę. I dobra, wydaje mi się, że ostatnia gra w tym challenge'u na dzisiaj się właśnie przed nami zaczęła. Ważne, aby nie paść jakoś głupio, tylko off spawn w niej. Skrzynka olepszona w niej, pompa lewerek, let's go. Będzie duel na aima tak naprawdę, ale trudno. 107! Ale dostał flika i ja cię chwyca. Dobra, widzowie, zostało 30 osób w pierwszym zaunie. Jaż sobie szukam dalej fragów, aczkolwiek wam to utnę, ponieważ nie chcę, aby ten materiał był jakiś mega długi. I słyszymy się, jak będzie już jakiś late gaming, czy coś ciekawego się wydarzy. Dobra, widzę kolejnego ziomka przede mną, sobie go podjedziemy, bo jak sami widzicie, zostało już 10 osób, więc teraz na bieżąco wam będę opowiadał co i jak. Dobra, zabiliśmy go, aby on nawet kursa nie zrobił, tak jak to się dzieje aktualnie. Dobra, przejdźmy kratkę obok. Dobra, jestem w boksie u zioma, dobra, nie żyje, super. Szybko leczymy się podkami, aby nie było lipy i lecimy zabić tego jeszcze jednego ziomka, którego tu mamy. I będziemy za chwilę mieli więcej punktów, jak mieliśmy ostatnio, a zostało 5 minut, więc jest szansa na pobicie rekordu i to nawet o dosyć dużo punktów. Dobra, ziomek jest tu w drewnie zaboksowany. Pyk, podmiana, dobra, udało się za pierwszym razem. O kurde, zniszowałem. Dobra, 150 dead, super. Dobra, przede mną jest kolejny świrek. Wywalił mi bombę, minus 80. Okej, ja dostaję laser z drugiej strony. Musimy do niego wbić pewnie. Okej, wypijmy minisa. Zaraz się okaże, że jeszcze nie tak szybko, ale tych punktów tak szybko jednak nie dobijemy. No i umieramy, kurde, szybko do lobby, 40 punktów. Dwa fragi, widzowie, 3 fragi, aby pobić nasz poprzedni rekord w 3 minuty. Musimy to zrobić, proszę, znajdź tam szybko grę, nie chcę żadnych rainbowów, co jest? Widzowie, to jest praktycznie milion w minutę, mamy 50 sekund na wbicie 3 fragów. To jest praktycznie chyba niemożliwe, ale lecimy, twarda bania. Lotnia otwarta przy 40 sekund do końca. Teraz zahaczamy o jeden wir, drugi. Lądujemy, mamy 20 sekund niecałe, nie może to wyjść. To jest jeden ziom, mamy dwie apteczki, MK 13. Jest ziom jeden. Proszę. Jeden nie żyje. Drugi, proszę, nie żyje. Proszę, wyjdźmy, blum, byle kogo. Nie! Czas! No nie! 10 punktów, widzowie! Jakby czas się zakończył, nie? Jesteśmy, widzowie. Chciałbym zauważyć tylko i wyłącznie 20 punktów z tyłu z poprzednim wynikiem. Ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. Ja nie wiem, zostawcie lajka na pocieszenie, jakiś komentarz, że byliście. Trzymajcie się, do następnych, na razie. Yo, jestem załamany, serio. Dzięki.